Szanowni Państwo, drogie dzieci, czy droga młodzieży, chyba tak raczej powinienem się zwrócić. Ten program Nauka dla Ciebie ma na celu popularyzację nauki, pokazania, że nauka wcale nie jest taka trudna, można ją oswoić, można zrozumieć to, co się dzieje wokół nas. Fragmentem tego jest ten konkurs, którego byli, Państwo byli uczestnikami. Cieszę się, że tyle szkół, tylu nauczycieli chce robić coś więcej poza podstawami programowymi, że macie pomysły, jak inaczej docierać do uczniów z niełatwym przecież tłumaczeniem tego, jak funkcjonuje świat, który nas otacza. No i sami uczniowie, dzięki pracy w tych zespołach, zobaczyli po pierwsze, że da się wiele rzeczy zrobić samemu, że można wytłumaczyć w prosty sposób zjawiska przyrodnicze. Które na pozór wydają się trudne do zrozumienia. No i część z Was konstruuje rzeczy, które potem, mam nadzieję, będą wykorzystane także przez Centrum Nauki Kopernik. Z tego, co słyszałem w poprzedniej edycji. Owocowały tym, że jedna czy dwie z tych prac za, istniały na stałe w Centrum Nauki Kopernik. Dziękuję, że chcieliście uczestniczyć w tym konkursie. Mam nadzieję, że on przyniósł Wam także sporo satysfakcji, dużo wiedzy o samych sobie, o Waszych umiejętnościach. A dziś cieszę się, że przyjechaliście, aby odebrać nagrody, bo na nie po prostu zasłużyliście za ciężką pracę. Dziękuję za udział w konkursie.